Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem jest to pierwszy odcinek z serii ciekawostek. Pomyślałem, że wrzucę sobie po jednym odcinku let's playa, ciekawostki oraz poradnika. Jak widzicie, let's play i poradnik już są na kanale, teraz czeka nas ciekawostka. No i następnie będą ukazywać się głównie poradniki, bo wiem, że na to najwięcej osób czeka. Kolejny odcinek powinien to być poradnik do pupili, ponieważ o arenę i o pupile najwięcej osób mnie pytało, więc do tego zrobimy poradnik. A następnie myślę, że jakieś ze 2-3 luźniejsze poradniki pokroju Wiedźma, może Kowal, coś takiego krótszego. No i potem weźmiemy się za twierdzę, bo jednak jest to tak samo rozbudowane, że tak powiem, zagadnienie, jak i takie pupile, więc będę musiał przy tym przysiąść i zajmie mi to pewnie więcej czasu. Okej, teraz co do odcinków na kanale, będę starał się, aby ukazywały się co 2 dni o godzinie 18. Zawsze ustawiam premierę, więc możecie sobie kliknąć ustaw przypomnienie, wtedy YouTube wam przypomni, że ten odcinek został opublikowany. Jakby co 2 dni będę się starał, nie wiem, czy mi się to uda, póki co mam nadzieję, że tak. Jednakże, no nie wiadomo jak to z czasem i może nie zawsze wyjść, ale tak przeważnie co drugi dzień o godzinie 18 możecie spodziewać się odcinka. Kolejna sprawa, jeszcze zanim przejdziemy, muzyka w tle. Jak wolicie, bo ja osobiście może sobie zrobię kilka odcinków takich testowych i porównam. Czy wolicie mój głos oraz muzykę w tle, taką cichutką, bez żadnych dźwięków z gry? Czy wolicie, tak jak były te pierwsze 2 odcinki, mój głos oraz dźwięki z gry i nic tam dodatkowego, żadnej muzyki? Czy wolicie wszystko naraz, czyli mój głos, muzykę w tle oraz dźwięki z gry? Ja tam przyciszyłem te dźwięki z gry w tych pierwszych 2 odcinkach, one tam były praktycznie niesłyszalne, więc zastanawiam się, bo nie jest to jakieś urozmaicenie i myślę, czy by po prostu nie wyłączyć całkiem tych dźwięków z gry, a nie wstawić jakiejś przyjemnej, cichej muzyczki. Myślę, żeby to lepiej wyszło, no bo te dźwięki są, jakie są. Ja jak gram samemu, bez odcinka, to je mam całkowicie wyłączone. Okej, przejdźmy teraz do odcinka, czyli jak widzicie po tytule, jak zdobyć swój własny awatar w Shakesie. Dużo osób mnie o to pytało, dużo osób do mnie pisało na różnych serwerach, na międzynarodowych, nawet z zagranicy do mnie ludzie pisali, jak zdobyć właśnie ten awatar. Więc tak, aby zdobyć awatar są 3 na to sposoby. Pierwsze 2 jakby się łączą ze sobą, no i jest jeszcze 3 osobny. Więc tak, przede wszystkim, jeżeli chcecie swój awatar, musicie zacząć współpracować z Shakesami, z firmą Playa. Jak to uczynić? Są 2 sposoby, czyli jakby ten sposób, o którym mówiłem, że się 2 ze sobą łączą. Po pierwsze, musicie po prostu być YouTuberem, musicie mieć dużo subskrypcji, musicie robić duże wyświetlenia i wtedy prawdopodobnie jest duża szansa na to, że dostaniecie właśnie tą współpracę, a co za tym idzie, dostaniecie swój awatar. Jakie to muszą być wyświetlenia, jakie subskrypcje, nie wiem, jakby nie interesowałem się tym, ani nie ja od tego jestem, nie ja o tym decyduję. Więc to już musicie pisać tam do twórców gry, jeśli chcecie się tego dowiedzieć. Natomiast drugi sposób to zostanie przewodnikiem YouTubera, czyli tak jak ja. Ja przewodnikiem zostałem na S37 polskim i jakby przewodnik YouTubera właśnie też dostaje swój awatar. Jak zostać przewodnikiem? Są różne sposoby, po prostu albo twórcy muszą was gdzieś tam wyhaczyć, prawdopodobnie na S35, tak jak tam wtedy Maciek i Steel byli przewodnikami, ich po prostu, nie wiem, czy wtedy była przeprowadzana taka rekrutacja jak na S37, ich wydaje mi się, że po prostu wyhaczyli, bo mieli swoje kanały mniejsze i po prostu uznali, że się nadają na tych przewodników. Natomiast jeśli chodzi o S37, to po prostu powstał wątek na forum, w którym kazano się zgłaszać na właśnie takiego przewodnika. No i ja uznałem, że się zgłoszę. Jakie muszą być wymagania? Powiem wam, że szczerze mówiąc nie wiem, chyba musicie mieć postać wysoko w rankingu i tak naprawdę to jest wszystko, no bo wtedy twórcy po prostu widzą, że dana osoba nadaje się na przewodnika i coś po prostu pomoże temu YouTuberowi w grze, w jakichś tam zagadnieniach dotyczących gry i tak dalej. Więc ja właśnie napisałem takie zgłoszenie i dostałem się właśnie jako ten przewodnik na S37 i teraz to przeszło na W37. Okej, trzeci sposób, jest on potwierdzony, wiem, że
z tego co mi mówili tam z niemieckiej gildii na właśnie W35 ludzie, na niemieckim forum są organizowane konkursy, a przynajmniej był organizowany konkurs, w którym do wygrania był właśnie awatar. Wiem, że tam jakaś z dwie osoby chyba wygrały ten konkurs i właśnie dostały awatar, nie będąc ani youtuberem, ani przewodnikiem. Tak więc, no można się tym zainteresować, ja tego nie, szczerze mówiąc, nie potwierdzam, bo nie widziałem nigdy takiego konkursu, ale też bardzo nie szukałem. Także możecie się tym zainteresować i sprawdzić sobie, no bo uważam, że jest to fajne wyróżnienie. Może wam tutaj w tym momencie wstawię mój pierwszy awatar, który miałem przez około miesiąc. Był to właśnie taki mój, że tak powiem, początkowy awatar, który miał być, miałem być tam człowiekiem i zarazem berserkiem, czyli on był taki, że tak powiem, zły, wręcz wściekły. No ale tak jak w tym awatarze jest włożone dużo pracy, tak jednak nie jest on, szczerze mówiąc, nie podoba mi się mój wyraz twarzy i tak dalej. Ten awatar, który mam obecnie, jest o wiele ładniejszy moim zdaniem, chociaż do ideału też mu brakuje, no ale już nie można wymagać za wiele. I tak, to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zadawajcie je w komentarzu. I w zasadzie to tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się i cześć.